W ramach szkolenia poligonowego szkolą się pododdziały 2 Batalionu Manewrowego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Wydzielone Siły ZO Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Znajdujemy się na centralnym poligonie Sił Powietrznych w Ustce. W dniu dzisiejszym realizowane są zajęcia ze szkolenia ogniowego oraz inżynieryjno-saperskie. Realizujemy szkolenia z działań kontrterrorystycznych i przeciwterrorystycznych. W dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone również zajęcia z ochrony VIP. Kontakt z przodu! Zajmę! Wycofanie! Celem tych zajęć było ćwiczenie i doskonalenie zachowania się podczas eskorty VIP-a, ewentualnego ataku lub zagrożenia oraz przetransportowanie go do pojazdu i udanie się w bezpieczne miejsce. W ramach zajęć poligonowych szkolimy pluton gruziński, spotykając się na zajęciach ze szkolenia ogniowego oraz taktyki. Ochrona VIP-a, operacje kordonem search, patrol bojowy, działania na posterunku kontrolnym blokadowym, taktyka przeszukania terenu i obiektu. Szkolenie ma przygotować pluton Policji Wojskowej Gruzji do dołączenia do Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej. Obserwując zaangażowanie i inicjatywę, jaką wykazują żołnierze gruzińscy, uważam, że wykorzystają następne kilka miesięcy na poprawienie wszelkich błędów i usunięcie niedociągnięć i przejdą certyfikację z wynikiem bardzo dobrym. We are here to participate in common trainings with our Polish MP colleagues. We are glad to be here. I would like to say thanks to the Polish side for giving us examples and share their experience, which will give us chance and improve our skills to enter and join to the NATO multinational MP battalion. I appreciate Polish military police, especially to our instructors who always are ready to teach us and share their experience. I want to say thank you to all of you for the help. W ramach tego zgrupowania podgórowego prowadzone jest szkolenie zgrywające żołnierzy Żandarmerii Wojskowej z Polski oraz Żandarmerii Wojskowej z Litwy w ramach Wielonarodowej Kompanii Żandarmerii Wojskowej wydzielanej do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady z dowództwem w Lublinie. Wielonarodowa Kompania Żandarmerii Wojskowej utworzona jest w strukturach Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej, która powstała na bazie porozumienia dwustronnego między rządami państw Litwy, Polski oraz Ukrainy w 2015 roku. Żandarmeria Wojskowa zaangażowana jest od samego początku w ten projekt. Oddział specjalny na podstawie rozkazu Komendanta Głównego z marca 2016 roku wydziela dowództwo kompanii oraz pluton i Żandarmerii Wojskowej. We have exercise with Polish military police special unit in Mazowieckie. Go! We have a great opportunity to cooperate and exchange some experience.
today with Polish MMA military police. We have tactical shooting and after that we will do a combat patrol. Patrol stop, procedura 5.25, sprawdzenie terenu. W ramach pierwszego tygodnia szkolenia poligonowego pododdział wydzielany z oddziału specjalnego żołnierzy wojskowego w Mińsku-Mazowieckim do 41. zmiany polskiego kontynentu wojskowego w Kosowie kończy zgrywanie plutonu. Zostanie przeprowadzona certyfikacja na poziomie żandarmerii wojskowej oraz oceniona gotowość pododdziału do rozpoczęcia szkolenia z jednostką formującą kontyngent, czyli 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej.